Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 2 lat. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Drukarnia Nova Printing w Mississauga oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Polska Credit Union oferuje specjalną świąteczną pożyczkę z ratą tylko 4%. Oferta ważna jest do końca stycznia. Szczegółowe informacje we wszystkich oddziałach. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez telewizję Trwam. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny. W wydarzeniu bierze udział 30 tysięcy osób z całego świata. Głównym celem szczytu klimatycznego w Katowicach jest wypracowanie zasad wdrożenia w życie porozumienia paryskiego z 2015 roku. Porozumienie paryskie mówi wyraźnie neutralność klimatyczna do roku 2050 i macie dwa pola działania. Z jednej strony redukcja emisji, a z drugiej strony pochłanianie, które jest niezwykle wymiernym wskaźnikiem zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Przypomina profesor Jan Szyszko, współautor porozumienia paryskiego. Oficjalnego otwarcia szczytu w Katowicach dokonał prezydent Andrzej Duda wraz z sekretarzem generalnym ONZ. Climate change is running faster than we are. Zmiany klimatyczne przebiegają szybko i musimy nadrobić zaległości jak najszybciej, zanim będzie za późno. Dla wielu ludzi, regionów, a nawet krajów jest to już kwestia życia lub śmierci. This is already a matter of life or death. Najlepiej o tym wie małe wyspiarskie państwo Fidżi, które może zniknąć z mapy świata. The window of opportunity to act. Okno możliwości działania zamyka się bardzo szybko. Czas ucieka i musimy działać szybko. And we must move quickly. Polska jest liderem polityki klimatycznej. Nasz kraj po raz czwarty przewodniczy konferencji, a po raz trzeci jesteśmy jej gospodarzami. Spotkanie w Katowicach odbywa się na terenie, gdzie kiedyś stała kopalnia. Polska jest dobrym przykładem kraju idącego ścieżką zrównoważonego rozwoju, ponieważ na przestrzeni lat emisyjność naszej gospodarki spada przy jednoczesnym stałym wzroście PKB. Użytkowanie własnych zasobów naturalnych nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu, przekonywał dziś prezydent Andrzej Duda. Naszym celem jest stworzenie warunków do zrównoważenia emisji CO2 z jego pochłanianiem przez ekosystemy.
tak, aby powstrzymać wzrost, ustabilizować, a następnie zmniejszać jego koncentrację w atmosferze. Modelowym przykładem realizacji takiej polityki są Lasy Państwowe. My mamy świetnie przygotowane lasy ku temu, świetnie potrafimy je gospodarzyć po to, żeby te lasy pochłaniały dwutlenek węgla i pochłaniały go jeszcze więcej niż w tej chwili pochłaniają. Polska podkreśla również konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, która będzie uwzględniała potrzeby społeczne, tak zwaną sprawiedliwą transformację uwzględniającą bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne obywateli popiera kilkadziesiąt państw. Na wymiar etyczny w działaniach na rzecz klimatu zwracał dziś również uwagę sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kardynał Pietro Parolin. Ważne jest podkreślenie godności osoby ludzkiej, łagodzenie i eliminowanie ubóstwa oraz łagodzenie zmian klimatu w odpowiedzialny sposób. Przed tygodniem z dwudniową wizytą w Kijowie przebywał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Był pierwszym tej rangi politykiem, który odwiedził Ukrainę po ostatnich wydarzeniach na Morzu Azowskim. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z prezydentem, premierem, a także ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Minister Jacek Czaputowicz przyjechał do Kijowa reprezentować nie tylko Polskę, ale również Unię Europejską. Wspólnota potępia bezprawne działania Rosji na Morzu Azowskim. Zdecydowanie potępiamy akt agresji na Morzu Azowskim, który jest pierwszym przypadkiem, gdy agresja nastąpiła w otwarty sposób ze strony rosyjskich jednostek, bez chowania się za plecami tak zwanych zielonych ludzików czy separatystów. Ja dużo dziękuję naszym polskim drużynom. Bardzo dziękuję naszym polskim przyjaciołom za tak poważne poparcie. To dzięki Polsce bardzo szybko zwołana została Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ukraina liczy na jeszcze większe zaangażowanie Zachodu. Apeluje m.in. o nałożenie nowych sankcji na Rosję. Dla Moskwy najbardziej dotkliwa byłaby blokada Nord Stream 2. Ta agresja w cieśninie Kerczeńskiej powinna przypomnieć, czy też pokazać tym, którzy są zaangażowani w ten projekt, do czego Rosja jest zdolna. Wszyscy dokładnie pamiętają, że Nord Stream 2 to jest pętla gazowa dla Europy, a gaz rosyjski dla Europy ma charakter gazu paralizującego, tak jak Nowiczok. Szef polskiego MSZ przekazał dziś również nagrodę Pro Dignitate Humana przyznaną Ołechowi Sencowowi. Ukraiński reżyser został skazany na 20 lat rosyjskiego łagru za rzekomą działalność terrorystyczną na anektowanym przez Rosję Krymie. Nagrodę odebrała kuzynka reżysera. Це дуже важливо для нас, оскільки пан Сенцов є чоловіком легендою, а врученням у цієї нагороди зараз є для нас щегульне істотне. Політичних в'язнів і заручників. Polska po raz kolejny pokazuje, że Ukraina może liczyć na nasz kraj. Warszawa i Kijów chcą zacieśniać stosunki i zwiększać wymianę gospodarczą. Problemem wciąż są jednak kwestie historyczne. Paweł Klimkin przekonywał dziś na cmentarzu w Bykowni, gdzie ministrowie wspólnie modlili się i złożyli kwiaty, że historia łączy Polskę i Ukrainę. Tutaj możemy doświadczyć wspólnoty w naszej historii. Kijów nadal blokuje ekshumację polskich ofiar na Ukrainie oraz buduje swoją tożsamość narodową na zbrodniarze z OUN-UPA. O trudnych tematach dyskutowano na posiedzeniu Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Zostało ono przez nas dzisiaj poproszone o przedstawienie rekomendacji, jaką drogę należy przebyć, żeby nasze stosunki się rozwijały jak najlepiej. Nie wiadomo jednak, kiedy znów ruszą poszukiwania i ekshumacje polskich ofiar. Szukamy porozumienia tej kwestii. Szanując się wzajemnie, powinniśmy z jednej strony dbać, aby nasze pomniki w Polsce znajdowały się we właściwym stanie. Tak samo powinniśmy wspierać Polaków w ich sprawach poszukiwawczych na terenie naszego kraju. W minioną sobotę Radio Maryja obchodziło swoje 27 urodziny. Tyle czasu do domów w Polsce i na całym świecie dociera ten katolicki głos prawdy i patriotyzmu. W Toruniu dziękowano za Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Na uroczystości obecni byli księża biskupi i kapłani, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz tysiące pielgrzymów z Polski i z całego świata.
Pielgrzymi przybywali do Torunia już od wczesnych godzin porannych. Odwiedzali Radio Maryja, modlili się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Centralne uroczystości odbyły się na hali widowiskowo-sportowej w Toruniu. 27. urodziny rozgłośni uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Nie mogło zabraknąć także wspólnej modlitwy. Wierni dziękowali Bogu za swoją rozgłośnię i dzieła przy niej powstałe. Swoją, bo wszyscy są częścią jednej wielkiej rodziny Radia Maryja. I to dzięki ich wsparciu to dzieło utrzymuje się i rozwija. To wszystko jest dzięki Wam. Mówię dzięki Wam, to dzięki tym wszystkim, którzy są na świecie i wspierają to. I nie słuchają tej propagandy. Radio Maryja zawsze było i jest przestrzenią otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary, podkreślał w specjalnym liście na dzisiejsze uroczystości prezydent Andrzej Duda. Odczytał go minister w jego kancelarii Adam Kwiatkowski. W ten sposób uwolniona została znaczna część olbrzymiego duchowego i społecznego potencjału polskich katolików. Właśnie tego ducha bardzo nam dzisiaj potrzeba. Na uroczystości przybyli przedstawiciele rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Matko Boska nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja, której składam najlepsze życzenia za cały trud, za wszystko, co dla Polski, dla Boga zrobiliście Państwo przez te 27 lat. Tym trudem jest m.in. troska o rozwój duchowy przyszłych pokoleń, podkreślał prezydent Torunia Michał Zaleski. Coroczne spotkanie rocznicowe wyrasta z przekonania, że w zabieganiu o pomyślność Rzeczypospolitej i dobrobyt polskich rodzin zawsze powinna towarzyszyć troska o rozwój duchowy kolejnych pokoleń. Tą misję Radio Maryja realizuje w naszej ojczyźnie i poza jej granicami od 27 lat. Radio Maryja ewangelizuje i katechizuje, ukazuje bogactwo Kościoła i strzeże depozytu wiary, mówił ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Dziękujemy za wykłady, konferencje, katechezy, programy prorodzinne i uwrażliwiające na wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Centralnym punktem dziękczynienia była uroczysta Eucharystia. Dziękujemy Bogu za dzieła i za ludzi Radia Maryja. I Wam, ludzie Radia Maryja, po Bożemu z serca dziękujemy. I prosimy Boga przez Maryję w tajemnicy jej niepokalanego serca. Niech trwa i ciągle obfite owoce przynosi ten maryjny, powszechny uniwersytet duchowej i narodowej wolności i rozumności Polaków. Tak przecież te media maryjne nauczają. Działalność Radia Maryja ściśle wpisuje się w misję Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, podkreślał prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Janusz Sok. Bo redemptoryści to apostołowie nawrócenia, szukający nowych dróg do głoszenia Ewangelii, docierania z nią do poranionych, ubogich i samotnych. Tak właśnie działa Radio Maryja. Jakże pięknie to współgra z tym wszystkim, co ojcowie redemptoryści wraz ze świeckimi współpracownikami czynią w Radiu Maryja od lat. Bardzo Wam dziękuję, wszystkim Wam, drodzy pracownicy, za to, że właśnie takiego ducha, ducha nadziei, gorliwości, wiary i miłości w radiu można usłyszeć i wyczuć. A wszystko to w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Polacy chętnie wspierają katolików w dawnych republikach sowieckich. Tylko w ubiegłym roku za pośrednictwem zespołu Pomoc Kościołowi na Wschodzie z kraju przekazano ponad 2 440 000 zł. Głównie środki te trafiły na sfinansowanie budowy i remontów świątyń. Jutro w niedzielę, 9 grudnia, będziemy obchodzić 19. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Zespół pomocy Kościołowi na Wschodzie działa przy Konferencji Episkopatu Polski od 1989 roku. To trwałe wsparcie dla Kościoła ciągle odradzającego się w dawnych republikach sowieckich, mówi ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. To realna pomoc, bardzo konkretna, i jest to wyraz solidarności Kościoła, który jest w Polsce, z Kościołem katolickim za granicą wschodnią. W ubiegłym roku Polacy przekazali Kościołowi na Wschodzie 2 400 000 zł. Z tych pieniędzy budowano i remontowano świątynie, budynki parafialne, kupowano sprzęty liturgiczne, organizowano wyjazdy formacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Była taka akcja zbiórki strojów pierwszokomunijnych i rzeczywiście tych strojów do nas napłynęło bardzo, bardzo dużo i ciągle jeszcze napływają. Zespół organizuje także wyjazdy na Syberię dla wolontariuszy, którzy chcą poświęcić swój czas dla mieszkających tam dzieci i młodzieży. W takim syberyjskim wolontariacie w polskiej wsi Wierszyna uczestniczyła Joanna Stańczak. Organizowaliśmy przede wszystkim półkolonie dla dzieci, wakacje z Bogiem. I no, gotowaliśmy, pomagaliśmy księdzu proboszczowi we wszystkim tak naprawdę, co tam mogliśmy jakoś go wyręczyć. A to kolejna próba pomocy katolikom w dawnych republikach sowieckich. Siostry franciszkanki w Starym Skałacie na Ukrainie prowadzą Centrum Rehabilitacji i Wczesnej Pomocy Dzieciom Niewidomym i Słabowidzącym. To jedyne takie centrum na Ukrainie, mówi siostra Maria Zadorożna. Mamy odpowiedni sprzęt przygotowane odpowiednie sale rehabilitacyjne. Wspieramy dzieci od urodzenia aż do momentu, kiedy są gotowi już pójść do przedszkola. Katolików mieszkających w dawnych republikach sowieckich będzie można wesprzeć w drugą niedzielę Adwentu. Będzie to dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Wtedy też w świątyniach w całej Polsce odbędzie się zbiórka pieniędzy.